Witam Was bardzo serdecznie na 15. jubileuszowym festiwalu piosenki religijnej Kanaan. Jest mi niezmiernie przyjemnie i jest przyjemnie gościć u Was tutaj po raz drugi. Ja nazywam się Piotr Wita i poprowadzę ten festiwal. Może tak, zaczniemy sobie od sponsorów. Sponsorami 15. Festiwalu Kanaan jest Miejski Ośrodek Kultury z panią dyrektor Mariolą Czajkowską na czele. Oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Witam serdecznie zaproszonych gości. Witam wiceburmistrza gminy i miasta Czerwionka Leszczyny, pana Piotra Ignacego. Oraz przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Eugeniusza Staniczka. Witam serdecznie jury, w którego skład wchodzą ksiądz Mirosław Dubiel, duszpasterz, muzyk, promotor kultury chrześcijańskiej. Pani Gabriela Ciołek-Sitter, solistka, pedagog, muzykolog. I pan Jacek Porszke, kompozytor, aranżer i pedagog. Proszę teraz o zabranie głosu i oficjalne otwarcie festiwalu, dyrektora festiwalu, pana Sebastiana Drążczyka. Dzień dobry Państwu. Spotykam się po raz 15 pod szyldem Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan. To już 15 lat, ja nie chcę wierzyć, że tutaj siedzący, wielu z nich, wiele z Was jest rówieśnikami, a może nawet młodszymi od tegoż festiwalu. Widownię mamy coraz młodszą. Witam Was serdecznie, witam wszystkie zespoły, wszystkich na widowni, zaproszonych gości, tak już Piotr powiedział. Żeby nie przedłużać, niniejszym uważam 15. jubileuszowy festiwal piosenki religijnej Kanaan za otwarty. Przed nami ogromne emocje 10 wykonawców. Jako pierwsi wystąpi zespół Boże Dzieci. Zapraszamy ich na scenę. A napisali oni o sobie. Niezależnie od wieku, każdy jest dzieckiem Bożym. Pochodzenie: Orzesze i okolice. Parafia ewangelicka w Orzeszu pod wezwaniem Ducha Świętego. Skład zespołu, licznie przyjechali do nas, między innymi Joanna Zając, Irena Rymisz, Anna Szczuka, Dawid Rymisz, Adam Szczuka, Jakub Zając, Piotr Lipus, Tomasz Rymisz, Klaudia Moczała, Aneta Spendel, Bartosz Składek, Łukasz Pojda, Karina Reskę, Artur Cieślar, Oliwia Składek, Emilia Reskę, Filip Pojda, Martyna Porwolik i Martyna Reskę. Wszyscy? Chyba wszyscy. Zaśpiewają nam dwa utwory. Pierwszy z nich pod tytułem Kocham Cię, aranżacja Joanny Zając. Drugi pod tytułem Godny chwały jest i wszyscy razem, aranżacja Joanna Zając. Przed Wami Boże Dzieci. Thank you.
Jeszcze chcą jedną piosenkę zaśpiewać. A będzie to? Razem, to było zakończenie. Dobrze. Także ciągasz. Uroczystości kościelnych w obecnym składzie gramy od grudnia 2005 roku. A zagrają i zaśpiewają dla nas Łukasz Michalik, Mariusz Michalski, Marek Grecina, Kasia Stawicka, Gosia Duka, Dagmara Karkocha, Łukasz Szołtysek i Hania Kubina. Zapraszamy ich na scenę i przywitajmy gorącymi brawami. A zaśpiewają dla nas dwa utwory pod tytułem Stwórca wszystkich rzeczy oraz Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. Tegorocznym hasłem Kanaanu jest właśnie hasło Trwajcie mocni w wierze Benedykta XVI. Zespół się jeszcze podłącza, jak to mówią.
ich osiągnięcia. Koncerty okolicznościowe, oratorium bożonarodzeniowe, koncert wielkanocny i uczczenie pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Czy zespół już jest gotowy? Zespół już jest prawie gotowy. Ja w międzyczasie może zaproszę was wszystkich serdecznie do stoiska w holu. Do nabycia tam są płyty CD, gazety różne. Nie wszystko jest odpłatnie, niektóre rzeczy są gratis. Niektóre rzeczy, większość rzeczy przywieźli ze sobą wykonawcy, czyli można posłuchać, kupić, dostać te płyty od nich. I już tu ziewają, to ja już będę kończyć. Przed państwem BCK. Ogromne brawa. Szczęść Boże, jesteśmy BCK i chcieliśmy jednak zagrać trzy piosenki. Pierwszą piosenką będzie piosenka, dzięki której panowie akustycy powinni nas usłyszeć i odpowiednio nagłośnić. To będzie krótkie. Piosenka nosi nazwę Da Pacem Domine i jest naszą taką specjalną piosenką, bo właśnie tą piosenką się będziemy dzisiaj modlić i modliliśmy się już przed koncertem.
Za to mi naprawdę.
stoją. Przychodzimy do Ciebie po światło, ulecz nasze serca zmartwychwstać daj. Następnym zespołem będzie Suspektus. W tłumaczeniu na język polski oznacza tyle, co patrzeć ku górze. W słowach tych zamyka się sens działania grupy, dawać nadzieję i kierować wzrok dzieci ku niemu, co przedstawia prawdziwą wartość. Pochodzenie przyjechali do nas ze specjalnego ośrodka wychowawczego w Mysłowicach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Karola Boromeusza, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zespół powstał w 2000 roku. Członkowie grupy przechodzą ciągłą rotację. Jest to związane ze sposobem działania ośrodka. Niektóre dzieci usamodzielniają się, inne są zwalniane z placówki, a nowe przychodzą w różnym wieku. U niektórych dzieci moment przyjęcia do placówki to czas pierwszego zetknięcia się z modlitwą, wyrażaną poprzez muzykę i śpiew. Już tutaj Suspektus mnie otacza. Ja się muszę znowu gdzieś uciec na bok. O. Dorobek artystyczny. Zespół brał już udział w kilku przeglądach piosenki religijnej,
gdzie zdobywał nagrody i wyróżnienia. Między innymi w 2000 roku zajął drugie miejsce w pierwszym przeglądzie twórczości chrześcijańskiej w Mysłowicach. W 2002 roku zajął drugie miejsce na festiwalu piosenki chrześcijańskiej Gloria Dei w Rudzie Śląskiej oraz wyróżnienie w trzecim przeglądzie twórczości chrześcijańskiej w Mysłowicach w 2003 roku. W roku 2004 zdobył drugie miejsce na dziewiątym salwatoriańskim festiwalu piosenki religijnej w Mikołowie oraz pierwsze miejsce na drugim integracyjnym festiwalu piosenki dziecięcej w Kępnie. W roku 2005 zespół zajął pierwsze miejsce oraz nagrodę Grand Prix na dziesiątym salwatoriańskim festiwalu piosenki religijnej w Mikołowie. Jeszcze się włączają. Oraz nagrodę Grand Prix na piątym chrześcijańskim festiwalu twórczości dziecięcej i młodzieżowej Otwórzcie drzwi Chrystusowi w Mysłowicach. Zdobył również pierwsze miejsce na dziewiątym festiwalu piosenki religijnej w Węgorzewie. W tym roku zespół zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek w Będzinie. Ładny dorobek. A zagrają dla nas Błogosławiona oraz Jezus mnie przygarnął. Muzyka, aranżacja, słowa, Suspektus. Przed Państwem, gotowi? Jeszcze szukają kabli. Wiecie, jaki to jest problem znaleźć tak szybko kabel odpowiedni? O, już jest. Suspektus. Błogosławiona jest.
wina miłość, że otworzył moje oczy, przemienił mnie, dał mi radość, nadzieję i miłość. Ciągle nieustanną walką, wszak przed ludźmi, przed światem, przed mamą i tatą. I ciągle to pytanie, czy jest coś więcej, czy jest miłość, przyjaźń, uśmiech i serce. Zbuntowany, obczaskany charakter miałem trudny, nie wierzyłem, nie prosiłem, nie umiałem kochać, nie wiedziałem co to miłość, nie znałem Boga. Zawiodłeś, przegrałeś od tej pory od miłości. Zawsze uciekałeś, powiedziałeś sobie wtedy, że już nigdy więcej od tej pory masz czyste, ale puste ręce. Kiedyś byłeś taki czysty, miałeś ideały, no zmieniłeś się na drobne, śmierci pozostały. Pomimo drobnych problemów technicznych zagrali, zaśpiewali nam. Następnym wykonawcą będzie zespół, który się zowie Grajki Świętego Józefa. Działamy i modlimy się w naszym kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Godowie. Mieszkamy na granicy czeskiej w Godowie. Jesteśmy entuzjastami słowa śpiewanego. Już tutaj nadchodzą, już nadchodzą. Dodajmy im otuchy i powitajmy gorącymi brawami. Idą i idą i idą i idą. I jeszcze pójdą pewnie długo, a ja za ten czas przeczytam wam, jak powstali, kiedy powstali. Powstali we wrześniu 2006 roku, tak? Nie bardzo. Coś tu nie pasuje. A, 2005. Zwołałam pierwszą grupę z Holi. Przyszło ponad 50 osób w wieku od 5 do 18 lat. Na dzień dzisiejszy jest ich około 30 osób. A mniej więcej są to Paulina Kulej, Kasia Heligowska, Ola Lubińska, Alek Zrabek, jak? Zierałek, przepraszam bardzo, ale troszkę niewyraźnie tu mam napisane. Szymek, Asie, Kasie, Łukasze, Oliwie
i jeszcze pewnie masa innych dzieci, sami widzicie. Zaśpiewają dla nas dwa utworki. Tylko się tam do nich dokopię. O. Pierwszy z nich pod tytułem Janowi Pawłowi II. Autor tekstu, muzyka, aranżacja. A nie, inne są. Autor tekstu, Grajki Świętego Józefa. Muzyka, ksiądz Wolny. Aranżacja, Grajki Świętego Józefa. A drugą piosenką będzie piosenka pod tytułem Ruszaj. Autor tekstu, muzyka, Witold Wolny. Aranżacja, Grajki Świętego Józefa. Jeszcze został klawisz skomplikowany. Chcą się przesunąć. Dobrze, ja już idę. Przyjechali z Godowa. Dobrze, zostawię. Konkurs potrwa do około godziny 15, a o 16 będziemy mieli dzisiaj dwie gwiazdy. Pierwsza z nich to będzie testimonium ze swoim programem, a później zagra i zaśpiewa Full Power Spirit. Taki chrześcijański hip-hop. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Chyba o wyróżnieniach nie powiedziałem nic. Pierwsze, najważniejsze. Nie. Co tu pisze? Październik 06. Znowu, oni są do przodu, słuchajcie, oni są bardzo do przodu. 05 chyba, nie? Październik 05, nie szkodzi. Festiwal w Gorzycach. W nawiasie napisane jest, że bardzo dobry jest ten festiwal. No i jeszcze masa innych nagród. Maj 05 w Kostuchnie, pierwsze wyróżnienie. Gdzie? I w Radlinie zdobyli Grand Prix. Tak. Chyba już wszystko. Yeah.
Bytomia, Suchej Góry, z parafii świętego Michała Archanioła. Zespół powstał we wrześniu 2003 roku w parafii świętego Michała Archanioła w Bytomiu, Suchej Górze. Oprócz wyjazdów na festiwale i przeglądy zespołów, brał udział w 2004 i 2005 roku w wakacyjnym festynie Caritas w Sopocie. Braliśmy udział w rekolekcjach w Nakle Śląskim, parafialnych festynach. Dwukrotnie byliśmy zaproszeni na rekolekcje święte do Brennej. Zespół ubogaca oprawę muzyczną podczas nabożeństw fatimskich oraz Eucharystii.
Cześć. Jak masz na imię? Nikola. Brawo dla Nikoli. Takie małe, a już śpiewa. Rodzaj wykonywanej muzyki, muzyka religijna. Dorobek artystyczny. 2004 rok, powiatowy przegląd piosenki religijnej, drugie miejsce. Przegląd piosenki religijnej w Tarnowskich Górach. 2005 rok, ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek w Będzinie. Przegląd piosenki religijnej w Zabrzu. Salwatoriański festiwal piosenki religijnej w Mikołowie, drugie miejsce. Powiatowy festiwal piosenki religijnej w Radzionkowie, pierwsze miejsce. Festiwal piosenki religijnej w Raciborzu, trzecie miejsce. Widzę, już są pomału gotowi. A zaśpiewają nam... Modlitwa połączonych. Autor tekstu Jacek Pietrzyk. Muzyka Ewa Rezler. Na odwrót? A więc to będzie druga piosenka. Pierwszą będzie Dziękować pragnę. Autor tekstu Jacek Pietrzyk. Muzyka Ewa Rezler. I trzecia piosenka, pewnie rezerwowa. Tak? Rezerwowa? Nie macie. Czyli zaśpiewamy tylko dwie. Przed Państwem Rycerze Niepokalani.
Rycerze Niepokalanej. Jeszcze jeden. Nie? Dziękujemy serdecznie. Następnym zespołem będzie The Meisters. Nazwa pochodzi od majsterkowania przy znanych pieśniach w celu nadania im nowych własnych aranżacji. Pochodzenie, uwaga, Warszawa. Przyjechali do nas aż z Warszawy. Powiedzieli mi przed chwilą, że wczoraj grali w Sopocie na festiwalu. Zajęli tam 4. miejsce. Był to festiwal muzyki pokolenia Jana Pawła II. Całą noc jechali do nas pociągiem, nie spali, nie jedli, są głodni, zmęczeni, zmierzli? Nie, nie są zmierzli, są weseli. Przyjechali z Warszawy, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Zespół powstał w lutym w 2004 roku. Powstał przy okazji możliwości zagrania jako support przed zespołem 2TM23. W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Grodzisku Mazowieckim. Początkowo zespół był akustyczny. Z czasem przyjął bardziej rockowy charakter. Rodzaj wykonywanej muzyki? Muzyka rockowa z elementami funky. Dorobek artystyczny. Zespół ma na koncie m.in. występy na wspomnianym już Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz na Dniach Papieskich w Warszawie. W dorobku fonograficznym jest jak na razie profesjonalne demo. Aktualnie grupa pracuje nad pierwszym albumem suitą o proroku Jonaszu. Skład zespołu wchodzą Hubert Chryć, Łukasz Madaj, Marcin Kiedio, Przemysław Zieliński. Dobrze, dobrze przeczytałem. A zagrają nam Królestwo, autor tekstu Biblia, muzyka i aranżacja The Meisters. Drugim utworem będzie Jonasz, autor tekstu Roman Brandstetter, muzyka The Meisters. Chwila dla akustyków, żebyście mogli dostroić. Ja chciałem zespołowi powiedzieć, że po występie będzie możliwość zjedzenia posiłku, obiadu. Cieszycie się, prawda? W końcu coś zjedzą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze chwilę, chyba musimy się trochę tutaj poustawiać. Więc prosimy się porość. Głodny Adam
dziękuję bardzo. Następny utwór. Następny utwór ma tekst zaczerpnięty z opowiadania Romana Brandsztetera pod tytułem Prorok Jonasz. Opowiadanie to opowiada o proroku Jonaszu, który w tym tekście śpiewa hymny dziękczynny ku Panu Boga, który wyratował go z wody, oceanu. Thank you.
teraz zasłoniło się, bo będzie się podłączał zespół Kaleo. Kaleo znaczy wołać, zapraszać. Każdy z nas jest do czegoś powołany. My odkryliśmy swoje powołanie w muzyce, którą przekazujemy dobro i radość w codzienności i zwykłości życia. Przyjechali do nas z Wodzisławia Śląskiego, z parafii świętego Huberta. Zespół Kaleo powstał w 2003 roku. W tym też roku wygrał nagrodę publiczności na festiwalu Kanaan. Rok później zespół się rozpadł. Jedyną osobą w zespole został Radek Typek. Skrzypek. Radek Typek Skrzypek. Który szukał ludzi kochających granie dla wartości, a nie dla pieniędzy. Udało się to 9 stycznia 2006 roku. Nastąpiła reaktywacja zespołu. Do tej pory zespół tworzył sporo nowych utworów opowiadających o nadziei, miłości, wierze i życiu. Niekoniecznie łatwo jest trafić z muzyką tego typu do młodych ludzi, ale walczą. Tak napisali o sobie Kaleo. Dorobek artystyczny. Udział w festiwalu Kanaan i nagroda publiczności w 2003 roku. Udział w festiwalu Ecosound w Katowicach. Liczne koncerty w miastach Wrocław, Łódź, Bytom, Włodzisław, Rybnik i innych mniejszych. W skład zespołu wchodzą Mateusz Skrzypek, Radosław Typek, Mateusz Brawiński, Filip Kuczak, Maciej Kwiatkowski, Krzysztof Rytuał, Wiktor Szymański. A zagrają dla nas dzisiaj Sam na Sam. Autor tekstu jest Radosław Typek, muzyka Mateusz Prawicki. Drugim utworkiem będzie Wielkie jest Królestwo Twe. Autorem tekstu jest Radosław Typek, muzykę napisał Mateusz Prawicki. Podłączają. A dzisiaj do zdobycia są nagrody. Pierwszą nagrodą jest Grand Prix festiwalu. To jest puchar plus nagroda pieniężna oraz 5 wyróżnień, jak również specjalna nagroda dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury pani Marioli Czajkowskiej. Ale to wszystko za chwilę, za chwilę. Przed nami jeszcze 4 wykonawców, między innymi Kaleo. Zapraszam wszystkich do nabycia gazet w holu, w przedsionku. Co jeszcze? Dzisiaj wystąpi przed nami Testimonium jako gwiazda oraz Full Power Spirit. Tak jest. Pozdrawiamy jury serdecznie. Wielkie brawa dla jury, które ciężko pracuje i obrabuje. Ja ich tam nie widzę. Machają, machają. My też machamy. Czy Kaleo jest już gotowe? Jeszcze nie. Sponsorami 15. Festiwalu Kanaan są Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionka-Leszczyna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Tak jest. Tego dbajcie mocno, wierzę. Tak. To chyba na tyle mojego... Tu mów ci, że pan.
Następnym wykonawcą będzie zespół, który nosi nazwę Światło. Celem zespołu jest ukazywanie i podkreślanie najważniejszych wartości przyjaźni, miłości. Przyjaźni, miłość, Bóg, radość z muzykowania. Powodzenie. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionkach, Leszczyna. Przyjechali do nas z bardzo daleka pociągiem i dwoma autobusami, bo aż z Czerwionki, Leszczyn. Powstali w marcu 2004 roku skutkiem warsztatów muzycznych w Miejskim Ośrodku Kultury. Wykonywana muzyka gospel, poezja śpiewana, piosenka autorska. Dorobek artystyczny. Dwukrotny udział w festiwalu Kanaan i liczne koncerty. Czy jest wśród nas światło? Są, tylko się schowali. Się nas pewnie wstydzą. Powitajmy ich gorącymi brawami. W skład zespołu wchodzą Dorota Jezior, Krystyna Zaskórska, Kasia Stępińska, Ania Ania Bury, Hania Kubina, Agnieszka Szczecina, Karolina Jaśkiewicz, Magdalena Grzegorzek, Marek Grecicha, i wyraźnie napisane znowu. Bartek Jezior, a potem jest na konferencji razem, nie umie czytać. No. Wykonają dla nas... Wykonają dla nas, ale mi się zamieszało. Pozwolą Państwo, że wykonamy kilka taktów, żeby zobaczyć, czy dobrze słyszymy. Thank you.
Zespoły się już tam skończyły, zostali tylko wokaliści, zostało dokładnie dwóch wokalistów przed nami. Pierwszy z nich, pierwsza z nich, Ania Barda wraz z Piotrem Tolsdorfem. Tak dobrze powiedziałem? Dobrze. Przyjechała do nas z parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni w Rybniku. W serce każdego człowieka Bóg wpisał powołanie. Odpowiedź na nie jest tajemnicą radości. Dla niektórych to powołanie jest radykalne, całkowite aż do oddania życia. Ja oddaję mój śpiew, który dla mnie wiele znaczy, który jest wielkim darem i za który jestem bardzo wdzięczna Bogu. Dla Niego chcę śpiewać. Tak napisała Ania. Wielkie brawa za to. Laureatka festiwali, między innymi pierwsze miejsce w kategorii solistów młodzieżowych Mikołów, Pokochaj Miłość 2005, drugie miejsce w tym samym festiwalu rok później, trzecie miejsce festiwal Gloria Dei Ruda Śląska, finalistka ogólnopolskiego festiwalu Pokój i Dobro Zielona Góra. Proponowane utwory Czekam chwili TGD oraz Jesteś dobry Mateo. Przed Państwem, jeszcze jedna rzecz. Ania po swoim występie zaprasza wszystkich serdecznie na huśtawki, bo była na huśtawkach się pochuśtać i się jej bardzo spodobało i wszystkich serdecznie zaprasza. Dobra, ja już kończę. Przed Wami Ania Barda.
twoim. Przed nami ostatni wykonawca dzisiaj. Będzie to Mateusz Kancarczyk. Przyjechał do nas z Kędzierzyna Koźla, z parafii pod wezwaniem Świętego Ducha i Najświętszej Maryi Panny. Napisał o sobie: śpiewam od trzeciego roku życia. Mój pierwszy sukces to nagroda publiczności na przeglądzie Kolęd Christmas w Kędzierzynie Koźlu. Zamiłowanie do muzyki zaszczepiła we mnie moja mama, która jest nauczycielką muzyki. Dorobek artystyczny. Było ich bardzo dużo. Pierwsze, drugie miejsce. Ostatnio drugie miejsce na festiwalu piosenki religijnej Korda w Brzegu w 2006, w 2005 roku. Grand Prix festiwalu Kolęd niekonwencjonalnych. Szopka kolędników z Strzelca Opolskiej i wiele, wiele innych. Żeby już nie przedłużać, Mateusz zaśpiewa nam Dzielmy się wiarą, O niebo lepiej oraz Co ma przemieniać, przeminąć, to nie przeminie. To przeminie? Źle. Źle słowa. Jeszcze raz. Co ma przeminąć, to przeminie. Quo vadis. Przed Państwem Mateusz Kancarczyk. Thank you.
przepraszam bardzo za kłopoty techniczne, ale chyba coś i płyty nie chcę czytać. Tutaj jesteś. Nie, nie, nie jest tak.
wyższego, nieważne jaki. Dobrze wiem, nie przypadkowo dziś tu słyszysz. Dobrze wiem, nigdy nie było takiego jak ty na ziemi jest. O niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest. Codziennie zdarza się. Na ziemi jest. O niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Wypocznij i wiedz, że ta niepewność może dobra być jak chleb. Jeśli o tym wiesz, na ziemi jest, o niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest. Niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę. Nie. Na ziemi jest. O niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest. I codziennie zdarza się. Na ziemi jest. Nigdy nie przestanę. Dobrze, że jesteś tu. Quo vadis domine, quo vadis domine, quo vadis domine.
dziękujemy serdecznie. I tak dotarliśmy do końca pierwszej części, części konkursowej. Dziękujemy wszystkim wykonawcom. Dziękujemy serdecznie jury, które teraz uda się na obrady. Tak jest, wielkie brawa dla jury. I dziękuję przede wszystkim wam, droga publiczności, za to, że byliście i mam nadzieję, że będziecie na drugiej części, która się rozpocznie o godzinie 16. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Którą Bóg obiecał dać narodowi wybranemu. Nasi przodkowie tak bardzo pragnęli wydostać się spod niewoli egipskiej i dojść do kraju, gdzie będą mogli żyć spokojnie, całkowicie wyzwoleni spod obcego jarzma. Nie szczędzili więc sił i szli za głosem Boga, choć często ogarniało ich zwątpienie i ulegali pokusom. I Bóg nie zawiódł ich, doprowadził do wspaniałej krainy Kanaan. Nie jeden z was powie, że to już przeszłość. Po cóż więc wyciągać te stare historie, zamiast zająć się teraźniejszością? Nie macie jednak racji, bo droga do Kanaanu to droga każdego z nas. Wszyscy potrzebujemy wyzwolić się spod jarzma grzechu. Wszyscy zdążamy drogą naszego życia do niebieskiego Kanaanu. Kanaan 96. Festiwal piosenki religijnej po raz piąty. Wśród gości Tomasz Żółtko, Granu, Gospel Singers, Czerwionka Leszczyny, Dom Kompanii Derwińską, najbliższy piątek, sobota i niedziela od 16. Świętego Andrzeja.
Andrzeja Boboli. 9 października, godzina 16:30. Patronat medialny Radio Plus. 9. Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan 2000. 17 i 18 czerwca. Goście festiwalu: Mateo, Dobry Duch, Kam Marcela. Czerwionka, Dom Kultury, godzina 16. Zapraszamy. Witam Państwa, Marek Gaszyński. Zapraszam na 10. jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan 2001, który odbędzie się 17 czerwca na Stadionie Miejskim w Czerwionce. O godzinie 12 po rozpoczęciu festiwalu odbędzie się część konkursowa, w której zaprezentują się wykonawcy z różnych stron Polski. O godzinie 17 poprowadzę koncert jubileuszowy, na którym wystąpią grupa Dobry Duch, moja wiara szuka ciebie, Magda Anioł zespołem i Andrzej Piasek-Piaseczny. Zapraszam. Marek Gaszyński. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce leży nas zaprasza na pofestiwalowe śpiewanie 12. Festiwalu Piosenki Religijnej Kana. 20 września, Walowice. Plac Zamkowy od godziny 16. Wystąpią Trąbki Rycha z Bytomia, Bliżej Nieba z Sarnowa, Kaleo z Bolesławia, Testimonie. Ponadto konkursy z nagrodami i wiele atrakcji. Witam Państwa, Marek Gaszyński. Zapraszam na Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan, który odbędzie się w Czerwionce w ramach Dni Czerwionki Leszczyn. O godzinie 12 po rozpoczęciu festiwalu odbędzie się część konkursowa, w której zaprezentują się wykonawcy z różnych stron Polski. Główne cele naszego festiwalu: propagowanie piosenki religijnej, prezentacja dorobku zespołów zajmujących się twórczością religijną, konkretna pomoc finansowa ludziom najbardziej potrzebującym i integracja środowiska młodzieży chrześcijańskiej poprzez wspólną pracę, a także rozwój intelektualny i duchowy. Zapraszam. Marek Gaszyński. Witam Państwa serdecznie. Przed nami finał 15. Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan. Zanim poproszę księdza Mirka Dubiela o odczytanie przewodniczącego jury, trzeba dodać, odczytanie werdyktu, chciałbym nawiązać do tematu dzisiejszego festiwalu. Tematem są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI. Znamy je doskonale. Jak one brzmią? To wspaniale. Wspaniale, trwajcie mocni w wierze. Myślę, że ten festiwal od początku istnienia był okazją do przypomnienia sobie o tych podstawowych prawdach naszej wiary. Tak samo dzisiaj możemy wspomnieć sobie te wspaniałe dni, kiedy przeżywaliśmy pielgrzymkę naszego Ojca Świętego Benedykta XVI. I niech to będzie właśnie naszą odpowiedzią na słowa papieża, na wołanie trwajcie mocni w wierze, że ten festiwal jest wyrazem naszej wiary, jest świadectwem naszej wiary, bo nie byłoby nas tutaj przecież, gdyby nas tutaj nie łączył jeden wspólny duch i wspólna wiara. Myślę, że każdy ma jakiś wkład w ten festiwal. No przede wszystkim wykonawcy, również jurorzy, również no wspaniała publiczność, nasi zaproszeni goście, akustycy, obsługa techniczna, każdy ma swój udział i każdy poprzez swoją pracę, poprzez swój wkład może pokazać to właśnie tak namacalnie, że my trwamy mocni w wierze. Myślę, że Ojciec Święty, jakby nas mógł usłyszeć, nasze owacje, to by nas usłyszał, a nie przedłużając, widzę, że już ksiądz Mirek gdzieś tu jest z boku, zapraszamy przewodniczącego konkursowego jury 15. Festiwalu Kanaan, księdza Mirka Dubiela.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich. Przypuszczam, że znajdują się tutaj przede wszystkim wykonawcy, ale też przemiła publiczność. Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście i również dziękuję dyrektorowi tego festiwalu, Sebastianowi, za to, że zechciał mnie zaprosić do pracy wśród jurorów tego festiwalu. Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę ogłosić werdykt jury. Zanim jednak to zrobię, chciałem podziękować wszystkim wykonawcom. My jako jurorzy musieliśmy zwracać na wiele różnych aspektów uwagę i może nasza ocena nie będzie zbieżna z waszą oceną, oceną publiczności. Może dlatego chciałem przypomnieć czegoś, wyjaśnić, że piosenka religijna to nie tylko muzyka, ale także i tekst. I braliśmy pod uwagę bardzo mocno to, czy ten tekst trafiał nie tylko do naszych uszu, ale i do naszych serc poprzez wyraźnie proklamowane słowo, no i oczywiście poprzez sposób przekazywania tego słowa, poprzez ruch ciała, zaangażowanie, a więc to wszystko, co składa się na ogólną wizję artystyczną. A więc nie chodzi tylko o samą umiejętność riffowania na gitarze w sposób perfekcyjny, czy wystukania na perkusji najbardziej idealnego rytmu, czy też inne tego typu rzeczy, ale chodziło o to, by ten przekaz był autentyczny i myślę, że większość, prawie wszyscy, może nawet i wszyscy bez tego słowa prawie, wywiązali się z tego bardzo dobrze, perfekcyjnie i wszystkim za te prezentacje muzyczne, za ich zaangażowanie, za śpiew, za te piękne piosenki, które tutaj usłyszeliśmy, myślę, możemy serdecznie podziękować jeszcze raz brawami. Ale niestety nagrodzić się nie da wszystkich. Mieliśmy pewne wytyczne związane z tym, jakie nagrody mamy przyznać. W związku z tym pozwolę sobie w ramach tych wytycznych odczytać następujący werdykt jury. Przepraszam bardzo, księże Mirku, ponieważ żeby jeszcze atmosfera wzrosła, no, myślę, że warto jeszcze poczekać na ostateczny werdykt. A w międzyczasie, tak, ja myślę, że ksiądz Mirek się zgodzi, w międzyczasie poprosimy naszego konferencjera Piotra, bo ma dla was jeszcze kilka bardzo, bardzo ważnych informacji. Witam was również bardzo serdecznie w tej drugiej części. Witam przede wszystkim gości, delegację z zaprzyjaźnionego miasta Jekabpils z Łotwy. Ogromne brawa. Witam serdecznie przedstawicieli władz samorządowych, radnych, pracowników Urzędu Miasta Czerwionka Leszczyny. Myślę, że też ogromne brawa należą się organizatorom, którym w tym roku jest Miejski Ośrodek Kultury z panią Mariolą Czajkowską na czele. Ogromne brawa. A wszystkie nagrody ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To ja już nie będę przedłużał, już i tak napięcie jest bardzo duże. Zapraszam przewodniczącego jury do odczytania werdyktu. Właśnie. Jury postanowiło przyznać 5 wyróżnień i nagrodę główną, czyli tak zwaną nagrodę Grand Prix. Więc teraz pozwolę sobie odczytać najpierw wyróżnienia. Wyróżnienie pierwsze na festiwalu otrzymuje zespół Suspektus. Kolejne wyróżnienie dla Anny Parda. Brawo.
życzymy Ani, żeby jeszcze mogła dorobić się takiego potężnego zespołu muzycznego, który oprócz tego jednego instrumentu nada jej śpiewowi jeszcze bogatszą formę i myślę, że wtedy już będzie pewne pierwsze miejsce. A teraz następny zespół wyróżniony, powiem od razu zespół, również majstersztyk muzyczny, a skoro majstersztyk, no to musi być zespół The Meisters. Myślę, że ucieszy gospodarzy. Zespół BCK. I ostatnie wyróżnienie, również dla zespołu Grajki Świętego Józefa. Teraz powinny być jakieś werble, bo za chwilę ogłoszę nagrodę główną, czyli zespół, który zdobył, już wiecie, że zespół, który zdobył nagrodę główną. Tak jak powiedziałem, nie tylko ocenialiśmy poziom wokalny, który niekoniecznie musiał być najwyższy, ale ogólną prezentację i też autentyczność tego, o czym się śpiewa i tę wartość ewangelizacyjną piosenki religijnej przez zespół prezentowaną. I właśnie za tą taką prezentację Grand Prix tego festiwalu otrzymuje zespół Rycerze Niepokalanej. Poproszę te wszystkie zespoły, które zostały wymienione. Zaczniemy od wyróżnień. Dodam tylko tyle, że nagrody będą wręczali przewodniczący jury ksiądz Mirosław Dubiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pani Mariola Czajkowska oraz wiceburmistrz gminy miasta Czerwionka Leszczyny Piotr Ignacy. Zapraszam na scenę do nas. Prosimy podejść do nas. Zaraz tu będzie pełno na scenie różnych wspaniałych młodych wykonawców. Zobaczcie, jak jest dużo. Ja będę teraz jeszcze czytał raz po kolei poszczególne nagrodzone zespoły i proszę, żeby tutaj podejść jeden przedstawiciel, czy dwoje przedstawicieli podejdzie. Zespół Suspektus. Zapraszamy tutaj do przodu. Tam będą wręczane dyplomy. Tutaj. Tutaj proszę. Myślę, że tak, że zespoły, które już otrzymały dyplom, mogą sobie wrócić na miejsce. Możecie się jeszcze raz ładnie ukłonić publiczności. Wokalistka Anna Parda. Może taki uśmiech w stronę publiczności, tam reporterzy chcą zrobić zdjęcia na pewno. To jest ta chwila do reporterów. Następny zespół. The Meisters. Całą noc jechali z nad morza na Śląsk. Ale już są po obiedzie, to widać. Kolejny zespół, który również otrzymuje wyróżnienie, to zespół BCK.
serdecznie. Dziękujemy zespołowi BCK. No i teraz gra jakiejś świętego Józefa. Wesoła Trzutka. Zgodowa. Tak jest, ręki nam się pokazały, całej okazałości. No i teraz prosimy tutaj o odbiór nagrody Grand Prix zespół Rycerze Niepokalanej. Rycerze już wchodzą, rycerze i rycerki. Byśmy się zastanowić, czy są rycerze i rycerki, czy rycerze i damy dworu. Czy jest jeszcze wśród nas suspektus? Zapraszamy na scenę do wspólnego zdjęcia. Tak nam uciekliście szybko. Chwila dla fotoreporterów, kilka zdjęć, uściski dłoni.
nas dzisiaj słuchacie. Zagramy dzisiaj, tak jak tą pierwszą piosenkę pod tytułem Jak to jest, która zapowiada naszą kolejną płytę autorską. Myślę, że w przyszłym roku się ukaże pod właśnie tytułem Jak to jest. Zagramy dla was całkiem nowe piosenki. Będzie również totalna premiera dzisiaj. Utwór, który zaledwie nad którym od wczoraj pracowaliśmy. Zagramy go po raz pierwszy. A następną piosenką będzie piosenka Obrońca. Jest to piosenka, która opowiada o tym, że jeśli by nam się wydawało, że nikt nas nie kocha, że jesteśmy niepotrzebni, że nikomu już nic nie możemy zrobić dobrego, że jesteśmy do niczego, jeśli słyszymy taki szept, mamy takie chwile w swoim życiu, to sam fakt, że istniejemy, to znaczy, że ktoś nas chciał i ktoś nas przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. I ta świadomość znosi każdy lęk, każdą jakąś ciemną dolinę w naszym życiu, bo każdy takie ciemne doliny miewa. I niech ta piosenka tych, którzy dzisiaj tak się właśnie czują, niech napełni nową nadzieją, że ktoś kocha nas takimi, jakim jesteśmy. To właśnie nasz obrońca. Zaśpiewa Judyta, a ja bardzo proszę troszeczkę więcej gitary do odsłuchu. Musimy też go poszukać w gąszczu spraw. Małe cuda. Muzyka.
Nareszcie. Nareszcie to tytuł piosenki, która dzisiaj po raz pierwszy będzie wykonana publicznie. Trzymajcie za nas kciuki. Nareszcie. Przywitać się, przedstawić. Tym samym spowodujemy lawinę dobra. 3, 4. W ten sposób przeszliśmy do piosenki z naszej płyty. Instrukcja obsługi. Jedną z nich jest właśnie lawina. Oh,
Wilkiet, który ma problemy z dojazdem, ale myślę, że dotrą do nas, a być może już są. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za wysłuchanie, a śpiewała dzisiaj dla was Agata. Judyta. Justyna. I Sebastian. Zapraszamy na naszą stronę testimonium.pl. Można tam śledzić nasze trasy koncertowe. Powiem wam, że wybieramy się na taką długą trasę nad Polskie Morze. Być może się spotkamy gdzieś nad morze, być może się spotkamy gdzieś na wojażach wakacyjnych. Jeśli się wybieracie do Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Darłowa, Świszyna lub Grzybowa, będziemy tam koncertować w sierpniu. Zapraszam jeszcze raz do stoiska. Jest taka atrakcja, będziecie mogli dla Adama Szewczyka, która opowiada o tym, że nie ma sensu zazdrościć, że nie będziemy mieć nigdy wszystkiego, ale możemy jedno zmienić. Możemy dać szansę miłości, możemy dać szansę tej miłości przez duże M się pokochać. I o tym jest Dekalog 10. Yeah.
Kto chce dać szansę miłości dzisiaj? Ręka do góry. Mało jeszcze. Nie widzę was, ale ktoś tam dźwiga rękę. Możecie taki tekst powtórzyć prosty? Miłości szansę dziś daj. 3, 4. Miłości szansę dziś daj. Zaśpiewamy na koniec. Jeśli ma być to dobry czas, który tu mamy razem spędzić, a chciałbym, żeby to taki czas był, pomimo jakichś tam różnych nerwów, nie wiem, tak jest z waszej strony. Dla nas też jest to dzisiaj ciężki dzień, ale nie myślmy o tym w tym czasie. Jakby musimy się jakoś od tego odizolować, żeby to był dobry czas. Bo tak naprawdę no, nic nam już to nie da, że jest tak, jak jest. Więc żeby był to dobry czas, no, potrzebujemy kilku rzeczy. Po pierwsze, jeśli mielibyście ochotę spędzić go razem z nami, to zapraszam jak najbliżej. My nie jesteśmy zupełnie groźni, no, nawet paznokcie chcieliśmy, żeby was nie podrapać, także nikomu krzywdy nie robimy w 100%. Gdyby ktoś chciał miło tutaj spędzić czas, to naprawdę im by bliżej, tym lepiej. Na TUS Petrus bilety w pierwszych rzędach są po 140 zł. Tutaj nie trzeba płacić za bilety nic, więc macie po prostu miejsca w loży honorowej zupełnie za fliko. Zapraszam bardzo serdecznie. Druga sprawa. Mamy taki cel ukryty, może nawet nie powinienem się nim dzielić, ale już skoro zacząłem mówić, to powiem dalej. Naszym ukrytym celem jest to, byśmy wychodząc przez te drzwi, po zakończeniu całego przedsięwzięcia, mieli uśmiech na twarzy. Jest szansa na to, żeby osiągnąć ten ukryty cel, przy założeniu, że nam pomożecie. Bo cóż z tego, że będziemy tu robić największe cuda na patyku, skoro tak naprawdę będzie to psu na budę, jeśli nie uda nam się nawiązać tak zwanej interakcji. Trudne słowo, prawda? Może powtórzę jeszcze raz dla lepszego zrozumienia. Interakcja. Okej. Dobrze. I teraz, co to jest, proszę Państwa, ta interakcja? Interakcja może się sprowadzić do bardzo prostego równania.
to przedstawię równanie przywactwa. My plus wy równa się razem. Together, everybody, okay? Do you know what is in English? Yes, yes? Spoko? Okej. Bardzo dobrze. Pytanie jeszcze jedno profilaktyczne do Państwa na początku, żeby tutaj, prawda, nie tracić czasu. Czy na zadawane pytania, bo my będziemy tutaj Państwu zadawali różne pytania, przygotowaliśmy zestaw pytań średnio trudnych dla ludzi o podwyższonym poziomie inteligencji, co prawda, ale wierzę, że Państwo właśnie do takiej gromady należą, więc trafił swój na swego. Pytanie jest tylko takie, czy Państwo na pytania są w stanie odpowiadać za pomocą słów, czy wolą Państwo inną formę komunikacji? Inną formę, proszę Państwa, czyli jest stres. Proszę Państwa, mamy bardzo proste lekarstwo na tak zwany stres. Lekarstwo działa na różne rodzaje stresu. Stres maturalny, stres egzaminacyjny, proszę Państwa, stres przed egzaminem na prawo jazdy, stres w domu, prawda, gdy się tam wywróci kwiatki najcenniejsze do góry nogami, wtedy mama tam z pasem, proszę Państwa. Mam lekarstwo na stres, jest najlepszym lekarstwem ze wszystkich, jakie w życiu widziałem. Nie umywa się do żadnych środków odurzających, także zamiast po prostu, proszę Państwa, wydawać cenne pieniążki na nie wiem jakie specyfiki, polecam, proszę Państwa, strzepywanie rączek. Najlepsze lekarstwo na stres, jakie w życiu widziałem. Proszę spróbować. Dla tych, którzy są bardzo zestresowani, polecam nawet sobie tak strzepnięcie nóżką troszeczkę. Kolega z pierwszego rzędu to widzę, że 3 lata się nie odstresowywał. Może spróbujmy, dobrze? Państwo już są, teraz już nie są Państwo zestresowani, tak? Pierwsze pytanie od nas do Was jest bardzo pytaniem prostym. Otóż brzmi tak, czy Mikołajki są 6 grudnia? No i widzę, że jednak nie działa to na Państwa. Może rozumiem, że krótka forma praktyki, za mało czasu, nie mogli się Państwo jeszcze tej metody nauczyć. Wymyślmy więc taki patent na współpracę, podnoszenie rączki, dobrze? Jak w szkole podstawowej. Jeśli się Państwo zgadzają z nami, proszę podnieść rączkę. Już nawet nie mówimy, żeby to była prawa albo lewa, żeby to była rączka po prostu. Proszę bardzo, rączka. Jeśli się Państwo zgadzają, jeśli nie, nie robią Państwo nic. Zatem jeszcze raz pytanie profilaktyczne. Czy Mikołajki są 6 grudnia? O, dziękuję. 75% dobrych odpowiedzi. To jest już efekt, który mnie zadowalam. I teraz dlaczego ja Państwu zadałem takie banalne wręcz pytanie? Ponieważ my jesteśmy, no może wyglądamy, prawda, jak zwykli ludzie, ale jesteśmy tacy troszkę niezwykli. My nie słuchamy jedynej słusznej stacji radiowej w tym kraju, stacji nadającej z Torunia, także no, mieszkamy w Ciemnogrodzie, nie oglądamy telewizji. My mamy troszkę inne poglądy na życie, ponieważ ja uważam osobiście, że Mikołajki są każdego dnia w roku. Każdego. Nie to, że 6 grudnia. Mikołajki są każdego dnia w roku. I teraz, jak już powiedziałem taką rzecz, chciałem się bardzo szybko wytłumaczyć z mojej zawodowej tezy. Otóż to nie oznacza, że codziennie pod poduszką człowiek dostaje tam buty z łyżką, prawda, nowy łańcuch na szyję, gumkę do włosów, czy lakier z Oriflame'u, prawda, do paznokci. To oznacza, że to jest inny Mikołaj i prezenty z zupełnie innej beczki. Okej, okay. Teraz już Państwu powiem, na czym sprawa polega. Otóż takie 3 prezenty omówimy. 3 prezenty, prosta lekcja. Proszę Państwa, tu jest taka tablica wirtualna, ja będę tu malował różne rzeczy, Państwo będą zaraz widzieli. Pierwszy prezent, proszę Państwa, nazywa się życie. Państwo mają... Średnia wiekowa jest od 14 do 56. Średnia wiekowa od 10 do 60, więc proszę Państwa, jeśli ma się, powiedzmy sobie, te 10, 20, 30, 40 nawet lat, człowiek nie zastanawia się nad tym, czy obudzi się następnego dnia rano, bo to jest naturalna rzecz. Kładziesz się spać, to jesteś pewien, że następnego dnia też będzie nowy dzień, prawda, wstaniesz, skarpetę założysz do łazienki, ząb, prawda, parówki z Biedronki na talerz i jedziemy. To jest naturalna rzecz. Proszę Państwa, błędne myślenie. Błędne myślenie. Nie dla wszystkich jest to kwestia oczywista, ponieważ... Przykład. Miałem kolegę, nazywał się Piotrek. Fantastyczna postać. Bardzo fajny facet, 24 lata. Piotrek miał 1,85 m wzrostu, ważył ze 100 kg, był troszkę taki zarośnięty, barczysty. Piotrek tańczył breakdance. Był bardzo dobry w tym, co robił, ze swoją drużyną, która się nazywała Spasiba Breakers, zajął 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Był bardzo dobry, naprawdę dusza człowiek. Przygarniał do siebie ludzi, w takim sensie, że był pasjonatem. Chwytał życie, jak tylko się dało, nie marnował ani jednej chwili z tej, która była mu dana. Piotrek był liderem swojej załogi. Potrafił robić na przykład takie rzeczy, że stawał na ręku, potrafił znieść całe ciało wyprostowane do góry i na tym jednym ręku podskakiwać. Pomimo wagi 100 kg udawało mu się, nikt w Polsce tak nie potrafił, on potrafił. Piotrek, słuchajcie, wrócił do domu po treningu 2 miesiące temu, usiadł na łóżku i serce przestało mu bić. Jakby nigdy nic. Ani dach w Katowicach w hali nie zawalił mu się na głowę, nawet na raka nie chorował, ani samochód go nie potrącił. Usiadł na łóżku i serce przestało mu bić. I nie pomogło to, że karetka akurat przyjeżdżała 3 ulice od jego domu i pojawili się w ciągu 3 minut. Ani to, że ojciec
bardzo szybko zaczął mu robić masaż serca. Nie udało się. Okazało się, że miał ukrytą, wrodzoną wadę serca, o której nigdy ani on, ani nikt z jego bliskich nie wiedział. Jak się uaktywniła, to tak, że go już tutaj nie ma. Był duszą człowiekiem, naprawdę. Chwytał życie tak mocno, jak się tylko dało. Jeśli mogliście dzisiaj rano otworzyć oczy, to uważam, że jest za co dziękować tak naprawdę. Dostaliśmy ten sam prezent od tego samego Mikołaja. Są ludzie, którzy oddali wszystkie pieniądze, które w ciągu całego życia zarabiają za jeden dzień życia tutaj na ziemi. Problem polega na tym, że tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Druga rzecz. Dziękuję. To jest pierwsze, że jakby wielkiej filozofii nie odkryłem. Nie, no, nie jestem też żaden Albert Einstein, bo ma prosta sprawa. Druga rzecz, weźmy też taka też w miarę oczywista dla wszystkich rzecz, nazywa się jedzenie. No jak już wspomniałem wcześniej, no naturalna sprawa, człowiek otwiera lodówkę, pawówki z Biedronki, czy tam danonki się wrzuca, je się śniadanko, elegancko, pierwsza sprawa. Nie, znów nie dla wszystkich niestety, ponieważ sytuacja też taka z życia wzięta, graliśmy w grudniu taki koncert dla bezdomnych z Dworca Wschodniego w Warszawie. Koncert zorganizowała Caritas, no tam różni artyści tam się prezentowali, tam Mietek Szcześniak ze Zachopały, Natalka Kukulska, no my też tam sobie tam troszkę śpiewaliśmy. Przyszli tam ludzie bezdomni, wyglądało to mniej więcej tak, 20, 30, 40 lat, brudni, śmierdzący, po 15 minutach bycia w pomieszczeniu z nimi zaczęło mi się kręcić w głowie, ale nic generalnie dziwnego, bo pewnie by się umyli z wielką przyjemnością, gdyby tylko mieli gdzie się umyć. Problem w tym, że nie bardzo mieli. Dlaczego oni tam przyszli? Nie dlatego, że była impreza, oni są takimi wielkimi tutaj baleciarzami, że każdą jedną sytuację do tego, żeby prawda, sobie poskakać, to wykorzystują. Przyszli dlatego, że Caritas ten koncert zorganizował, a oni po koncercie dostawali paczki z jedzeniem. Były święta, więc to były paczki świąteczne. Pierwszy raz w życiu widziałem taką sytuację, kiedy ludzie w takim wieku, jakim wam tutaj wcześniej powiedziałem, tańczą, płaczą ze szczęścia, mają ręce w górze, cieszą się i grochy, łzy tak wielkie jak grochy płyną im po policzkach. Działo się to wtedy, kiedy oni te paczki dostali z jedzeniem. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. W tym kraju, który nazywa się Polska. W tym kraju, w którym żyjemy. Ludzie płaczą ze szczęścia, bo dostają coś do zjedzenia. Co więcej, tego takiego widoku nie zapomnę do końca życia. Oni potrafili się tabliczką czekolady, którą dostali tam, w tej paczce była tabliczka czekolady między innymi, oni potrafili się tą tabliczką podzielić i połamać między sobą jak opłatkiem chleba. Jak krągą chleba przy wigilijnym stole. Jeśli nie jesteście głodni, bo mogliście coś zjeść dzisiaj, a jak jesteście, to gdy zajdziecie do domu, będziecie mieli coś do zjedzenia, wypadałoby za to podziękować. Bo niektórzy też bardzo by chcieli, a nie mogą. Można ich spotkać przy jednym albo drugim koszu na śmiecie, wybierają puszki po piwie, by sprzedać je wieczorem i zarobić na zupę chińską. Jest jeszcze trzecia grupa ludzi, tak zwany trzeci prezent. To są ludzie, którzy chcieliby z kimś zamienić jedno zdanie. Powiedzieć, cześć, jestem Gienek, kupiłem sobie nowe kozaki, co u ciebie Marcysio. Jedno zdanie w ciągu całego dnia. Nie ma takiej możliwości. Siedzą sami wśród swoich czterech ścian, kompletnie nikogo nie obchodząc, nikt ich nie odwiedza, z nikim nie mogą pogadać. Jeden głos, który słyszał w ciągu dnia, to gościa od jazdy Moniki Olejnik albo pani, która w telewizji zapowiada pogodę i to wszystko. A każdy człowiek by chciał chociaż jedno zdanie z kim zamienić, przybić komuś piątkę. Jeśli macie kogoś obok siebie, z kim możecie przez chwilę chociaż pogadać, uważam, że to jest trzecia rzecz, z której warto by się cieszyć, bo znów ludzie by chcieli, wszyscy by chcieli, a nie wszyscy mogą. Takich prezentów wymieniłem trzy. Jakbyście się zastanowili przez 46 sekund, wypisalibyście całą listę. Jest taki Mikołaj, któremu warto dziękować za wszystkie prezenty. Jak ktoś wam kiedyś mówił, że trzeba się modlić, to ja znów będę trochę wywrotowcem i powiem, że nie trzeba się modlić, bo to płynie z serca. Jak się dostaje takie prezenty, których nikt inny nie może ci dać, no to już nic więcej nie może zrobić, jak tylko podziękować. Chcemy zacząć te nasze spotkanie dzisiaj tutaj z wami od takiej opcji dziękczynienia. My też dziękujemy, że cali zdrowi mogliśmy tutaj do was w końcu dotrzeć. I że jeszcze jeden dzień chociaż można przeżyć tu na ziemi. I nie wiem, czy jak będziemy wracać do Krakowa z powrotem, to czy to nie będzie przypadkiem ostatnia podróż naszego życia. Bo nikt nie wie, kiedy trzeba będzie się z tym światem pożegnać. Wykorzystujmy dobrze każdy czas, który jest nam tutaj dany. Święty Janek Bosko powiedział, że żyj tak, jakby to ten dzień był twoim ostatnim. I miał 100% rację. Nikt z nas nie wie, czy to dzisiaj, czy za 10, 20, 50 lat. Refren jest banalnie prosty. Tema, o których wy bardzo dobrze wiecie, to zapraszam do współpracy. Zacznijmy to dobrze. Podobno jak się dobrze zaczyna, to później wszystko idzie z wielkim czadem. Jedziemy. Jestem małym ptakiem samym kości domem, odrodzonym brakiem zarośniętym z domem, gdzieś z drzwiami zamkniętymi z hukiem.
Jestem dziką łóżą, kaleciącą bukiet. Jestem niedoperzem, sobą nocy strachem. Pikot wyrzut zwierzę przestrzelonym dachem. Jestem naurówką w samym środku miasta. Droższy mam krótką, dokładną do ciasta. Jestem duchem nocy, duchem swego świata. Zmęczonym żołnierzem, który z wojny wraca. Nie wiem, ile też wyspą, wieki tym obłokiem. Jestem solą ziemi, upłyniętym rokiem. Jestem celem czasem i szerżącą wodą. Pięknym młyniem lasem i szybką pogodą. Nowe zabawy. To jest publiczność nieliczna, ale wierzę, że taka, która ma wielkie serce. Spróbujmy razem, tam będzie załoga chłopaków, ja trzymam kciuki za was. Raz, dwa, trzy. Jestem. Dla ciebie przecież. Jestem. Jakim jest skończyłeś? Jestem. Jestem. Zaliczam. Kaman, kaman. Jestem. Dla ciebie przecież żyję. Jestem. Takim, jakim jest stworzyłeś. Jestem. By przeżyć z garbonką. Jestem. Tylko tak bezcenny, panie, tak. Dobrze o tym wiem. Tak, dobrze o tym wiem. Tak, dobrze o tym wiem. Tak, bardzo dobrze wiem. Bo jestem włosek duszy, pożądania smakiem. Ksiolik i puszy i czerwonym makiem. Czasem też księżycem, ten gwiazdą czy wulkanem. Jestem ciemną nocą, kującym twarz ranem. Jestem mistrzem wiatruszkiem, nie głazem. Postacią teatru, obrazem twych marzeń. Żywy po tym śmieje i ciemny bez malowek. Jestem złotym złożem, skoszonym z mocołem. Jestem jak jestem, dobrze wiem, dokąd zmierzam. Zapomniane gesty mam w honor rycerza. Stary człowiekiem niszczającym machem. Dziwy bohaterem, pogrzebany strachem. Będzie zawsze wszystkie zawody muszę w życiu przegrywać. Państwo pomogą, może chociaż jeden raz pójdę na tej zawodach. Proszę uwaga. Jestem. Tym przecież czuję. Jestem takim, jakim nie stworzyłeś. Jestem swych przeżyć skarbonką. Jestem zaliczony przydział gestem. Jestem dla ciebie przecież czuję. Jestem takim, jakim nie stworzyłeś. Jestem swych przeżyć skarbonką. Jestem wykoczaj bezcenny, panie. Tak, dobrze o tym wiem. Tak, dobrze o tym wiem. Tak, dobrze o tym wiem. Tak, bardzo dobrze wiem. Połączmy siły razem, kogo dam już na dużo więcej. Jestem i zawsze będę. Wczoraj, dziś, jutro, zawsze tak sam. Jestem i zawsze będę. Z jedną twarzą dla was i dla nich. Jestem i zawsze będę. Wczoraj, dziś, jutro, zawsze tak sam. Jestem i zawsze będę. Z jedną twarzą dla was i dla nich. Jestem. Wczoraj, dziś i jutro. Jestem. Z jedną twarzą dla was i dla nich. Jestem. To jest właśnie nasza specjalność. Nie ma takich czasu, jedziemy dalej. Znowu chciałem od historyjki zacząć. Byliśmy pół roku temu w takim programie. Kultowy program emitowany w Telewizji Polskiej od 10 lat. Dwa charakterystyczne elementy, z którymi każdy ten program kojarzy. Rzeczka pierwszy, pan Michał, prowadzący. To piękny włos, prawda, krawat. Jeszcze państwo nie wiedzą, jaki to program, ale teraz jak już powiem, co to jest drugi element. Kolega już widzę zwyczaju, także bardzo dobrze. Drugi element jest jeszcze bardziej charakterystyczny niż pan Michał. Jest to taka wieżyczka. Z tyłu siedzi pan Gienek i pan Gienek tam wkręca te żaróweczki, proszę państwa. Jak się 120 żaróweczka zapala, petarda radaku wybucha, Zuzia wygrywa misia. Program się, proszę państwa, nazywa Przedszkola do Opola. Jeśli państwo jeszcze nigdy tam w tym programie nie byliście, każdy pewnie by chciał, zrozumiała rzecz. Nie ma tego tak ciężko. Jak nie można pojechać do telewizji, telewizja przyjeżdża do państwa. Zróbmy więc sobie takie małe Przedszkola do Opola. Tutaj u was w Czerwonce Leszczynach, w Multikinie, w Czerwonce Leszczynach. Więc zaraz będzie, tutaj jest projekcja Matrixa o 20 przewidziana. Także jak ktoś by chciał, pewnie bilety zachowają ważność. Każdy musi sobie telewizor przynieść. Nie, agent Smyf już jest, agent Smyf, tak, to mamy agenta Smyfa. Zróbmy to tak. Sprawdźmy, prawda, jakoś zawsze ktoś musi być płcią dominującą. No będą to albo panie, albo panowie. Zasada działania barometru jest bardzo prosta, ale to mam w kieszeni klaskomierz. Także to wszystko będzie mierzone, tym bardziej nie trzeba na razie klaskać, bo inne rzeczy trzeba robić. Zróbmy to może tak. Raz, dwa, trzy, panie, jestem! Popłynęły, no co? Muszę zastanawiać. Jedni by powiedzieli, że to opóźniony zapłon, ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, proszę państwa, inaczej, nie. Rozumienie poleceń jest bardzo ważną rzeczą, zwłaszcza... Proszę się przygotować, bo stawimy. Zdrowym ciele, zdrowy duch, dałbym niebę. Za drogę umysł nie pamięta już tamtych chwil.
rozdał ci się cukier, oki stał się wolnością wytłumaczalny punkt. Kotowy siąby, oi, dole, ideały w moim głowie. Serca głos, mówi mi wciąż, że cios zadał mi tobie. W tym powodu to szczęście nie było, tylko w moim głowie. Dziś powracam do to, że nożki, z którą się nie zgadzam. Zgadzony w sercu miasto wraca się od błędnych myśli. Ja zasiewam w sercu pokój, zamiast szarna nienawiści. Oddaję to myśli w rodzinę, pracę to, co robię znów. Dałbym wiele, byś był tu, jak zdrowy ciele, zdrowy duch. Więc biorę kartę, kreszę rym, zamiast słucham, czy dziękuję, za życie, proszę na żyje. Chciałbym prosto wstać, gdy ja to się wie. Pozwól mi czujnym wzrokiem oceniać każdy czyn, nazywać rzeczy w moim imieniu, wiedzieć, to jest kij. Zdrowy ciele, zdrowy duch. Przecież mam od ciebie odnoś, czy pokrować siebie. To dzień wybierać pomiędzy dobrem a tym, co z nim mam. No cóż, pękną na kolana mnie powala. Przepraszam, powracam z mążałem. Nie może dać mi tego, co od ciebie otrzymałem. Zawiodłeś, przepraszam, powracam z mążałem. Nie może dać mi tego, co od ciebie otrzymałem. Zawiodłeś, przepraszam, powracam z mążałem. Nie może dać mi tego, co od ciebie otrzymałem. Zawiodłeś, przepraszam, powracam z mążałem. No, dziękujemy pięknie, dziękujemy. Proszę Państwa, jak się bierze udział w konkursie, wypadałoby ogłosić wyniki konkursu. Zróbmy może to w ten sposób, ponieważ jury gdzieś nam się zapodziało. Kuba Wojewódzki doszedł do wniosku, że już tutaj głupot w telewizji powiedział, że już nie będzie więcej się pokazywał publicznie. Ela Zapędowska zaś zgubiła okulary i też nie jest w stanie Państwa jakoś obiektywnie ocenić, bo to też, prawda, ruch sceniczny się liczy teraz, prawda, w show, w tym biznesie tak zwanym. Więc zróbmy może to w ten sposób. Nie Państwo sobie sami przyznają taką nagrodę, na jaką Państwo zasłużyli, będę za pomocą braw. Tylko jeszcze proszę nie klaskać, wszystko się w życiu robi na tak zwany umówiony znak sygnał. No Państwo, umówiony znak sygnał będzie taki. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Proszę sobie zapamiętać bardzo dobrze, ja będę tutaj czasem robił podpuchę, ale tylko na właściwy znak sygnał można klaskać, więc kluski z winą, śmietaną i serem. Nie, nie daje się Państwo nabrać, bardzo dobrze. Umówiony znak sygnał jest taki. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Zajrzę do klaskometru, proszę Państwa. No, polecałbym powtórzyć wynik, ponieważ na razie będzie to mniej więcej drugie miejsce. Jak startowałem przy wszelkiego rodzaju konkursach, to nie dość, że je przegrywałem, ale zawsze chciałem zająć pierwsze miejsce. No Państwo mogą sprawić, że przynajmniej raz w życiu będę się czuł usatysfakcjonowany. Spróbujmy to może jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Szkoda, że nie mamy petardy, proszę Państwa, 120 klasków. Bardzo dobrze, proszę jutro zajrzeć do gazet tutaj codziennych. Może Państwo zobaczą zdjęcia, bo to wszystko było naszego w telewizji. Jak tam Państwo zobaczą siebie gdzieś, też to może później babcia z 50 zł da w prezencie, bo to czy jak się człowiek w mediach zobaczy, to od razu inaczej ludzie patrzą. Chciałem wyjaśnić tekst, bo tekst jest piosenki, choć bardzo prosty, to jednak jest trochę zawiły. W zdrowym ciele, zdrowy duch, dałbym wiele. Byś był tu, w moim małym sercu, na pierwszym miejscu. Ty, który, kiedy ja miałem 13 lat, to podarowałeś mi drugie życie. Żyję już drugi raz tutaj na ziemi, pomimo tego, że wszyscy w standardzie tylko jedno życie mają. Ja już dostałem drugie. Kiedy miałem 13 lat, to na tym szynałomie w szpitalu. Lekarze nie dawali mi już większych szans na to, że stamtąd wyjdę. Jestem tutaj, przeżyłem od tamtego czasu już ponad 11 lat, mam się całkiem dobrze, mogę się śmiać i bawić i razem z Państwem tutaj możemy robić różne fajne rzeczy. I ty też, który stałeś się dla mnie ojcem, kiedy mi tu na ziemi zabrakło ojca.
od 5 lat, kiedy skończyłem 5 lat, nie mam taty, wracał do domu z pracy, miał wylew, leżał na chodniku, nikt mu nie pomógł, straciłem ojca, ale tak naprawdę Pan Bóg się o mnie zatroszczył. Nigdy mi niczego nie brakowało, miałem chleb na stole, miałem się co ubrać, miałem książki do szkoły. Jestem szczęśliwym człowiekiem. W zdrowym ciele, zdrowy duch, dałbym wiele, byś był tu w moim małym sercu na pierwszym miejscu. Mam 24 lata i nie wstydzę się mówić takich rzeczy, bo wiem, że to są dla mnie najważniejsze rzeczy, najbardziej wartościowe. Najbardziej wartościowe rzeczy. Także, on to jest zupełnie inne beczki. Otóż, no tutaj chciałem teraz powiedzieć też rzecz bardzo ważną. Proszę od razu mówię, proszę mi nie bić bra, bo ZUS mi odkryje Ameryki. Powiem tylko coś, co jest w miarę oczywiste, naprawdę i poważne. Każdy człowiek ma jakiś talent. Dziękuję, proszę się już podtrzymać. Każdy człowiek ma jakiś talent. Pan Bóg nikogo tutaj na ziemię nie wypuścił tak z pustymi rękami. Każdy jakiś talent posiada. Chciałem przytoczyć dwa znowu takie, prawda, może trochę dziwaczne. Spotkałem babcię, nazywała się pani Eugenia. Pani Eugenia pracuje, proszę Państwa, w barze Smok na trasie Warszawa-Poznań i to pani Eugenia w barze Smok robi pierogi. No, nic by w tym może nie było dziwnego, gdyby nie to, że się pani tam, ja tak sobie najpierw myślałem, że może się kobiecie trochę w głowie poprzewracało, bo wywiesiła przed barem tabliczkę najlepsze pierogi na świecie. Myślę sobie, no niech się pani tak tutaj nie cieszy, sprawdzę to. Wjeżdżam do baru, mówię, daję pani trzy ruskie, zobaczymy co w trawie piszczy. Zjadłem, mówię, pas, że pani, jest pani najlepsza na świecie. Zrobiłem pokłon widowiskowy. No, pani się poczuła dowartościowana, ja poczułem, że etykieta jest właściwa na miejscu, wszystko się zgadza. Otóż pani, jak była mała, chciała zostać mistrzynią świata w robieniu pierogów. Dzięki ciężkiej pracy doszła do takiej wprawy, że dziś może sobie przed barem Smok na trasie Warszawa-Poznań wystawić tablicę najlepsze pierogi na świecie. I drugi dziwny przykład, spotkałem faceta w więzieniu w Łodzi. Proszę nie patrzeć, nie byłem, w sensie, że ja nie siedziałem. Byliśmy tam, prawda, graliśmy koncert dla ludzi, którzy z jakiegoś tam powodu musieli się tam akurat znaleźć i pewnie jeszcze parę dni tam posiedzą. Spotkałem faceta. Robił makietę zakładu karnego. Państwo wiedzą, co jest makieta. Malutkie drzewki, malutkie kibelki, malutkie domeczki, wszystko takie malusie. Więc on robił tą makietę zakładu karnego. 7 miesięcy chłop pracował. Nie miał tam do dyspozycji jakichś cudownych materiałów, bo jakoś nikt go nie chciał puścić po brokat do sklepu papierniczego, ani po inne cuda. Robił z tego, co miał. A że miał niewiele, to robił, proszę Państwa, tam z rolek po papierze toaletowym, z kubków po kawie, z pudełek po zapałkach. 7 miesięcy pracował na swoje arcydzieło i ja zobaczyłem, jak on już skończył. Szczera mi opadła mniej więcej tak. Powiedziałem, jest pan najlepszy na świecie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Cudo po prostu. Cudo. A on ciężko pracował przez 7 miesięcy, po kilkanaście godzin dziennie, żeby zrobić taką właśnie makietę zakładu, w którym odsiadywał swój wyrok. Różne talenty mają ludzie. Praktycznie wszyscy by chcieli zostać mistrzami świata w piłkę nożną, no bo teraz jest taki trend, no ale to mniej więcej 4 lata jeszcze trzeba poczekać. Do następnych mistrzostw przynajmniej. I Polakom to nie grozi. No nie, kolego, no bądźmy optymistami. Ale ja chciałem Państwu przedstawić człowieka, który też pasję miał dosyć dziwną, bo zaczynał od banalnego pierdzenia w mikrofon. Doszedł jednak do takich efektów, że dziś może się tutaj przed Wami pokazać, bo uważam, że robi fantastyczne rzeczy. Gdybyście zrobili małe brawa na zachętę, to on się pewnie odwdzięczył. Halo, halo. Jeszcze z przodu troszkę więcej wystąpień, jak bym oddał radę. A teraz pokażę Ci budzący respekt mistrzostwo techniki. Przez całe życie 18 732 mecze, strzelając w nich 75 tysięcy bramek i potem dzwoni Wago Jaraz, mówi: Zygmunt, mam bilet, pakuj manele, jedziemy na mundial. Moja sprawa, że Zygmunt jeszcze troszkę musi jednak potrenować, żeby, prawda, osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, ale warto naprawdę pracować, można robić bardzo fajne rzeczy,
Każdy talent jest wart tego, by go realizować. Na końcu życia Pan Bóg z wszystkich ludzi będzie z tych swoich talentów rozliczał. Jeden ma talent do tego, żeby lepić babki z piasku. Lepi na praży takie wieloryby, że piszą o nich w księdze rekordów Guinnessa. A drugi szyje spodnie na czas. I też takich wariatów znam, którzy szyli spodnie na czas, proszę Państwa, i bardzo dobre spodnie z tego wychodziły. Także polecam. Ciężką pracę na realizację własnych talentów. My zagramy tu za momencik piosenkę, która mówi o tym, że nawet jak już bardzo chcesz, nawet jak już odkryłeś w sobie jakiś talent i chciałbyś zrobić coś, żeby go zrealizować, to nie jest jednak wszystko takie proste, bo są na drodze takie tak zwane utrudniacze. To są takie gadżety, zaraz Państwo zobaczą, o co chodzi. Czy Państwo byli kiedyś na koncercie, czy to jest pierwszy w Państwa życiu? Może już nie będę pytał, co to było, czy poezja śpiewana, czy coś innego. Jak już mają Państwo tyle odwagi, żeby podnieść rękę prawą, Państwo też dorzucą jeszcze do niej lewą, żeby jej tam smutno nie było. Proszę Państwa, zabawa polega na tym, by trafić prawą ręką w lewą rękę. Proszę spróbować. O, to. Bardzo dobrze, fenomenalny efekt dźwiękowy można uzyskać. Jest to, proszę Państwa, tak zwane robienie muzyki na poziomie żłobkowym. Jakbyśmy dodali do tego jeszcze rytmikę, czyli ja powiem raz, Państwo na dwa wykonają ten sam manewr, prawa ręka, lewa ręka, przejdziemy do poziomu przedszkolnego, więc spróbujmy. Proszę najpierw dla relaksu rączki, okej. Okay. Rączki bardzo dobrze, no świetnie, proszę Państwa. Ja powiem raz, Państwo, no dobrze, okej. Okay. Kolega, widzę, taki wdech wziął, żeby... Dobrze, bardzo dobrze. To jest raz. Dobrze, nie ma się co ten. Jeszcze jedno, proszę Państwa, ogłoszenie. Stacja TVN jest obecna w dniu dzisiejszym naszym tutaj spotkaniu. Kręcimy 7. edycję programu Taniec z Gwiazdami. Gwiazdy już mamy, jeszcze tylko brakuje nam partnerów do tańca. Jeśli ktoś chciałby troszeczkę pobrykać, gwiazdy będą bardzo zadowolone. Z racji tego, że będą mieli tutaj... szansę do popisu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jedziemy, gra muzyka. Państwo robią muzykę razem z nami. Śpiewamy tutaj razem, everybody. Proszę się przygotować, bo zaraz startujemy. Państwo przygotują instrumenty. Otóż to jedziemy. Hop! Bardzo pięknie. Proszę nie przestawać, tylko najsilniejsi trwają do końca. Otóż to. Godzina 7 rano, staję na śniadanie, zachodzę do kuchni i biorę pierwsze ranie. Zaglądam do lodówki, a tutaj znowu pustki. Sięgam do kieszeni, ale nie mam gotówki. Zaglądam do szafki i do piekarnika. Ojej, zapomniałem, bądź ty dziś ty kilka. Biorę nogi za pas, będzie mnie do pokoju. Lecę przed pokoju, ledwo wstałem, długo nie czekałem. Złapałem za pilota, telewizję zaglądałem. Dochodzi ósma, była moja pusta, tak jak żołądek. Nie miałem nic pusta, zapomniałem o jedzeniu. Potrzeba mi kłodzie, bo telewizji właśnie w dniu. O pokocie, potem mini market, nowe wynalazki. Wszystko dziś promocji, niech coś kupię przez łaski. Gumka do majtego, raczka do jaja, robot, który ci posprząta. 10. Do roboty na 9. Mamy już 10. Spóźniłem się do pracy. Nie będzie dziś koła, czy nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wpadam do roboty, znowu mam kłopoty. Mogę wylecieć tylko z mojej roboty. Pracy mam paceta z kartą mini. Robota będzie szła, gdy włączę TV. Po godzinie przyłączyłem na mowę seria. Muszę to obejrzeć, przecież to piorella. Od razu posyłam się, włącza wideo. Dobry horror, to jest właśnie to. Jeden w telewizji, a drugi na wizji. Wpada się, ty znowu w telewizji. Zostałem zawieszony, a nawet wyrzucony. Nie wiem, co powiem po powrocie dla żony. Nie wiem, co zrobić, chyba się ubiję. Jak wrócę do domu, ona mnie zabije. Siedzę w barze, o lekkiej pracy marzę. W telewizji wygraj kasę marzę. Nic jestem, papi trzy światy. Wracam do domu, jeszcze jestem tylko maty. To była awantura, bo wszystkie kości, no. Ale muszę obejrzeć wiadomości. Mam wiadomościach, jak zwykle zabijanie. Dwóch kolesi jutro już na nogi nie wstanie. Tutaj przemysł, a tam prostytucja. Wszędzie zabrania tego konstytucja. Do godzin 20, więc 05. Taki doroczny, mam dziś wielką chęć. Jeden film, drugi film, a potem do sieci. Nawet nie rzekłem, dobranoc dla dzieci. Nie pierwszy raz, tak jak dzisiaj wieczorem. Za stołem znużony przed telewizorem. Pracować nie chciałem, dziś czasu nie miałem. Przed telewizorem cały dzień przesiedziałem. Kolejny dzień życia zmarnowałem. O całym świecie, o wszystkim zapomniałem. Popatrzcie
na człowieka bardzo chorego. Od telewizji uzależnionego. Powiesz mi pewnie, co mi do tego. Ja z telewizją przecież nie mam nic wspólnego. Ale jeśli prześledzisz swoje życie, zobacz kinę, skopię swoje własne odbicie. Telewizja jak ta, nie daj ci wolności. Nie daj ci wolności, nie daj ci wolności. Telewizja jak ta. Nie daj mi wolności, nie daj mi wolności, nie daj mi wolności. Telewizja jak kaur. Nie daj ci wolności, nie daj ci wolności, nie daj ci wolności. Telewizja jak kaur. Nie daj mi wolności, nie daj mi wolności, nie daj mi wolności. Telewizja jak kaur. Nie daj ci wolności, nie daj ci wolności, nie daj ci wolności. Telewizja jak kaur. Nie daj mi wolności, nie daj mi wolności, nie daj mi wolności. Nie daj ci wolności, nie daj ci wolności, nie daj ci wolności, nie! Nie daj, nie. Słuchajcie, bardzo to się zwał telewizor. Znam rozkład seriali brazylijskich na Polsacie. Wiedziałem, że Luz Maria z Alvaro w pensjonacie podróżu robili tam dziwne rzeczy. Znałem też panią z jedynki, z dwójki. Nie polecam. Można w życiu robić fajniejsze rzeczy. Od kiedy sam doszedłem do wniosku, że oglądanie telewizji to jest historia dla emerytów i rencistów. Udało mi się bardzo wiele ciekawych rzeczy w życiu osiągnąć. Wczoraj obroniłem się, skończyłem studia, jestem magistrem pedagogiki. Dziękuję, dziękuję. To było dla mnie naprawdę, to było dla mnie moje. To było, nie wiem, czy większy sukces w życiu osiągnąłem. Wiele nocy nie przespanych, także dziękuję, dziękuję. Chcielibyśmy teraz znowu coś zupełnie innej beczki. Chcielibyśmy chwilkę się zatrzymać nad tematem zasad.